tego? Nie ma. Jest tylko taka skrzyneczka wierzchołkowa. Graba. Piona. Dzielni jesteście. Teraz proszę tu ma to i to. I to. Tam jest łomnica, jakby nie widziałem. Serio? Dobra, to słuchajcie, bo nie będę powtarzał. No. To jest łomnica. Łomnicki szczyt. Na prawo od łomnicy ten ostry taki, no, to jest pośrednia turnia. Tak, pośrednia turnia. Za pośrednią turnią z lewej strony jest zadni Gerlach, przełęcz Tettmeyera w lewo, tak? I Gerlach. A to ja szedłem tam. Tak. A na prawo od pośredniej turni, tam z tyłu, jest Batyżowiecki szczyt i tam jest w prawo jeszcze Zmarzły szczyt. Ale i tutaj w prawo ten najwyższy szczyt blisko, no to jest Durny. Potem jest prawo Igła w Durny, Mały Durny. Nie ma. A, faktycznie tam jest igła, no. Z tyłu jest Lodowy Szczyt. Lodowy szczyt. I tutaj w prawo, taki na bliższym planie z tymi śniegami pod ścianą, to jest, są Baranie Rogi. Potem w prawo są Papirosowe Turnie, Czarny Szczyt, Kołowy Szczyt. I tam dalej jest Jagnięcy Szczyt. A nad Jagnięcym jest Chabrań. W lewo jest Nowy Wierch, Murań, a w prawo od Chawrania pod chmurą to jest Płaczliwa Skała, Tatry Bielskie. Wiecie, że Lodowy Szczyt przez 6 lat był najwyższym wierzchołkiem Polski. Od 38, jak rąbnęliśmy Czechom za Oldzie, do 45, jak im oddaliśmy.